Większość problemów bierze się stąd, że nie spełniamy i nie zaspokajamy podstawowych potrzeb kota. Kot jest zwierzęciem, które ma szereg potrzeb, które muszą być spełnione, dotyczące jedzenia, picia, odpowiedniej kuwety, miejsc odpoczynku, kryjówek, zabawy itd. I jeżeli mamy kota na takiej zasadzie, że mamy kota i kot jest zupełnie bezobsługowy i sobie jest, to rzeczywiście może dojść do tego, że kot się sfrustruje całą sytuacją i wtedy zacznie wykazywać szereg niepożądanych przez nas objawów, takich jak między innymi oddawanie moczu poza kuwetą. Także w przeważającej części przypadków jest to trochę nasza wina, że kot zaczyna wykazywać jakieś zachowania, które nam się potem nie podobają. Jak już zaobserwujemy takie właśnie objawy właśnie układa, że coś takiego się dzieje, co możemy zrobić, w jaki sposób można tutaj wpłynąć na zwierzęcie, żeby nam tym właśnie udało się z tym przeżyć? Żeby mu pomóc. Można albo we własnym zakresie próbować się dokształcić, czego kot potrzebuje, albo zasięgnąć porady u profesjonalisty, czyli u behawiorystów kocich, którzy bardzo chętnie pomogą i wyjaśnią, co można zmienić i też pomogą zdiagnozować przypadki, które są troszeczkę trudniejsze i które wymagają dłuższej pracy i modyfikacji zachowania i nie tylko pracy ze środowiskiem, w którym kot przebywa. Także zachęcamy do kontaktowania się z profesjonalnymi behawiorystami. Problemy z kuwetą to też nie jedyne problemy, które dotyczą zwierząt domowych, które są trzymane też przez długi czas, na przykład są zostawione samymi sobie, albo wręcz zostawione pojedyncze osobniki, nie mówię na przykład bawić ze swoimi rówieśnikami, czy też koty z innymi kotami. Jakie inne problemy są tutaj dosyć popularne, powszechne, które obserwują właśnie behawioryści? No jeżeli chodzi o koty, to oprócz tego oddawania moczu poza kuwetą, który jest dosyć częstym problemem, mamy też sytuacje, w których koty nie potrafią się ze sobą dogadać albo dogadać z innymi zwierzęcymi domownikami. Mamy sytuacje, kiedy kot nie akceptuje nowych domowników, czasami są jakieś zachowania agresywne albo lękowe, także jest to całe spektrum zachowań, z którymi należy sobie radzić, tak, i szukać pomocy dla kota. Dużo osób czerpie wiedzę z internetu, z programów telewizyjnych, a nawet wręcz różne takie domorosłe sposoby, na przykład kot, który oddaje moc na przykład pod drzwiami, bo właściciela go nie ma w domu, to ludzie stosują na przykład środki takie jak zapach do ciasta pomarańczowy, z tego co pamiętam, to coś takiego też naprawdę na forach było. Czy takie rzeczy na własną, że tak powiem, rękę bez konsultacji ze specjalistą, czy powinny być stosowane, czy lepiej jednak zasięgnąć opinii specjalisty? Jak specjalista może pomóc? Czy te przypadki są traktowane indywidualnie, czy można je zastosować też do innych zwierząt, do innych właśnie takich? Zacznijmy od tego, że w internecie rzeczywiście można znaleźć wszystko, ale to nie znaczy, że to wszystko będzie mądre i będzie prawdziwe. Także każdy behawiorysta, jeżeli pracuje ze zwierzęciem, traktuje go bardzo indywidualnie i każdy przypadek tak należy traktować. Oczywiście mamy plany terapeutyczne do jakiegoś tam zaburzenia zachowania, które są stosowane do większości zwierząt, natomiast bez dostosowania ich do konkretnego osobnika efekt może być żaden. Także na własną rękę lepiej nie robić niczego, szczególnie jeżeli jest to wiedza z internetu, bo w internecie można też znaleźć takie porady, że jeżeli szczeniak się załatwia w domu, wkładamy nos szczeniaka do moczu, co absolutnie nie przynosi niczego oprócz tego, że szczeniak będzie się bał człowieka, nie nauczy go to niczego i nie poprawi tego zachowania. Więc podchodziłabym z taką ostrożnością do tego, co w internecie można znaleźć i jednak zalecałabym kontakt ze specjalistą. To czy w takim razie problemy właśnie czego pupila, czego zwierzaka wynikają głównie z winy właścicieli, czy nie można tutaj aż tego tak generalizować? Myślę, że nie można generalizować, bo mamy do czynienia oczywiście z zachowaniami, które mogą być w jakiś sposób sprowokowane przez właściciela albo przez brak zapewnienia odpowiednich warunków dla zwierzęcia, ale mamy też oczywiście takie zachowania, które są rzeczywiście zachowaniami patologicznymi i tutaj żadnej winy właściciela nie ma. Zresztą rozpatrywanie takich przypadków w kategoriach winy wydaje mi się nie wnosi tutaj nic dobrego, także tak bym tego nie ujęła. Czy dużo osób zgłasza się już do behawiorystów, czy jeszcze to jest taki temat dosyć rzadko praktykowany przez właściciela? My pracujemy już od 8 lat, także trochę czasu już minęło, także jest zainteresowanie coraz większe i coraz większa świadomość właścicieli, że można pomóc swojemu kotu czy psu, także rzeczywiście w ostatnim czasie tych konsultacji może jest trochę więcej i mamy nadzieję, że taki trend się utrzyma dla dobra zwierząt.